Tutaj jesteśmy przy czymś, co jest absolutnym hitem dla każdego seniora po 40, takiego jak ja, który chodząc na przykład do przedszkola w 82 roku, oglądał Czterech Pancernych puszczanych już 15 raz w telewizji. Mm-hmm. Czterej Pancerni i pies. I pies, oczywiście żartuję. Pozdrawiam pana Włodzimierza Presa, wybitnego polskiego aktora, na którego akurat miejscu siedzi teraz ten fantom. Tak jest. Ponieważ to jest oryginalny czołg Rudy 102 z serialu Czterej Pancerni i pies, służący do ujęć w środku. Tak, tak, tak. I on jest tak przecięty charakterystycznie po to, żeby filmowcy mogli w jakikolwiek sposób zrobić zdjęcia bohaterom siedzącym w środku. Wiadomo, że żaden kamerzysta, dźwiękowiec i reszta ekipy nie mogłaby filmować w rzeczywistym czołgu siedząc wewnątrz, gdyż nie byłoby miejsca na nic, tak, takie kamery by nie istniały, które by to wszystko objęły. Dlatego do ujęć wewnętrznych po prostu wycięto na przykład połowę wieży, tutaj fragment poszycia przy kierowcy, po to, żeby można było zrobić bardziej naturalne ujęcia. I tutaj na tej multimedialnym ekranie możecie zobaczyć właśnie fragmenty filmu, które dzieją się dokładnie pod pancerzem, w tym egzemplarzu, który przed nami stoi. O, tu Włodzimierz Pres i Janek Gajos. Przeszliśmy właśnie już na kolejny front, bo jak zorientowaliście się, wystawa ustawiona jest chronologicznie, pokazujemy poszczególne okresy, a te dwa wozy, co jest ciekawe, są to oczywiście egzemplarze wojenne z jednego zakładu produkcyjnego, wprowadzają nas już w inny klimat. Jaki to zakład? Gorki. One wszystkie, te wozy, też to jest pewna specyfika naszej kolekcji, są właśnie cztery te wojenne egzemplarze, są z jednego zakładu. Ale to jakby oddzielna historia. Rzeczywiście ten wóz miał kilka żyć, bo oczywiście wyprodukowany w okresie II wojny światowej, brał udział w walkach o Poznań. Czerwonoarmiści, którzy zdobywali Poznań od południa, wykorzystywali czołgi i ten wóz był po prostu trafiony. Czyli on nie był w polskiej dywizji? Nie. On był w sowieckiej, tak. I ten wóz stał na południu Poznania, tak jak wiele innych zniszczonych pojazdów. No i kiedy porządkowano po 1945 roku Poznań, ten wóz trafił na Golęcin, czyli do miejsca, w które została przeniesiona oficerska szkoła broni pancernej z twierdzy Modlińskiej w 1947 roku. I zastanawiano się, co z tym wozem zrobić. On najprawdopodobniej był bardzo mocno uszkodzony i wtedy zdecydowano o tym, że zostanie z niego wykonana pomoc dydaktyczna właśnie w tej tworzącej się szkole, czyli taki stand. I wtedy dokonano tych pierwszych wycięć. Czyli nie na potrzeby filmu. Nie na potrzeby filmu, tak. Widząc, że tak go urządzono, do tej historii zaraz dojdziemy. Natomiast ciekawostką jest też to, że słuchacze szkoły oficerskiej Podchorążowie, kadeci, mogli tutaj wykonać wszystkie czynności początkowo w tym wozie w latach 50. i 60. do uruchomienia tego wozu. On oczywiście nie mógł jechać, ale tak jako przekrój właśnie funkcjonował. I proszę zwrócić uwagę, że ten wóz jest też jakby doposażany, takim namacalnym pierwszym przykładem jest zamontowanie karabinów maszynowych. Oczywiście pierwotnie w wozie pięcioosobowym, bo jest to wóz z armatą 85 mm, karabin maszynowy znajdował się tutaj na dole, niemalże w przedziale kierowania, a później on trafił i zespolony był z armatą. Dlaczego taki? Przepraszam sekundę, bo dlatego czterej pancerni tak. I pies, bo w pierwotnej wersji od 1943 roku, znaczy w książce Janusza Przymanowskiego, tak, załoga miała 4 osoby, bo to był wóz czteroosobowy z armatą 76 mm. Natomiast jeżeli przypominacie sobie Państwo odcinek, kiedy po zalaniu Ricen jest zdobyte, pancerniacy zostają bez wozu, tak, to jest ta słynna scena z zegarami, kiedy dowódca brygady przychodzi, otrzymują nowe zadanie w składzie plutonu dowodzonego przez porucznika Hiszpana, pseudonim Hiszpan, tak, uczestnika wojny w Hiszpanii.
W pewnym momencie dowódca brygady mówi, no ale czym będziemy walczyć, tak? No i dowódca brygady mówi, no przecież stoi nowe pudełko od Gdańszczan. I wtedy to jest wóz pięcioosobowy z armatą 8-5 i wtedy pada to słynne zdanie Franka, Wichury, to ja na piątego, tak? No bo jest chociaż potrzebny. Mówił, że mu pod pancerzem dusz. Pod pancerzem dusz. No i to jest wtedy, tak. I wtedy Wichura był strzelcem radiotelegrafistą. Tak jest, a jednocześnie Wigoli, wiadomo, tak, pomocnikiem, czarnej kurtce. To pres, to Grigori Saakaszwili. Tak, w czarnej kurtce. Potem Tomasz Czereśniak tak. Awansował na ładowniczego. Tak, został działonowym, tak, a Janek jest dowódcą wozu, po śmierci, nie musiał zajmować się celowaniem tak z armaty. Tak naprawdę trzecia seria powinna nazywać się pięciu pancernych. Tak jest, i pies. No i tu dochodzimy do tej historii filmowej, czyli już mamy pierwsze życie to bojowe, drugie życie to szkolne tego wozu i trzecie filmowe. Związane jest z tym, że po nagraniu pierwszej serii, bo cały czas musimy pamiętać, że pierwotna powieść Przymanowskiego kończyła się tak jak szlak pierwszej brygady. To było 8 odcinków, Janek odnalazł ojca, zostało zdobyte wybrzeże, doszło do jakby ucieleśnienia miłości z sanitariuszką Marusią i w zasadzie na tym serial pierwotny miał się kończyć, ale te odcinki wyemitowane, pierwszy odcinek był emitowany 9 maja 1966 roku, no, miały taką popularność, że zdecydowano się, że powstanie już na potrzeby dalszych części scenariusz, który później stał się książką. Scenariusz dalej był pisany oczywiście przez pułkownika Janusza Przymanowskiego. W 69 i ostatnia seria w 70. Tak jest. I wtedy też filmowcy trafili do szkoły pancernej. Wtedy już od 67 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych imienia Stefana Czarnieckiego i zobaczyli ten wóz. I wtedy na potrzeby filmu rzeczywiście jeszcze pewne rzeczy zostały bardziej wycięte, no bo musimy pamiętać, że wtedy te kamery tak były cięższe, one na takich specjalnych torach jeździły, pewne elementy zasłaniano, no ale oczywiście reżyser zdecydował, że realia autentycznego wozu będą lepsze niż makieta w studiu. Konrad na Łęce. Tak jest, bo ta makieta wyglądała mniej więcej tak jak ten kolejny wóz, który myśmy jako adaptowali. I taka aranżacja jest właśnie w postaci gry, ale ma on właśnie ten przedział tylny całkowicie wycięty. My tu pokazujemy silniki, skrzynię przekładniową, to co powinno być w środku. I pamiętam taką wizytę aktorów, szczególnie Franciszek Pieczka wspominał, że... Po latach już. Tak, że wcale odgrywanie scen w tym wozie nie było przyjemne, no bo do makiety wchodzili wygodnie, natomiast tu trzeba było trochę się poobijać i tych siniaków było znacznie więcej. Natomiast oczywiście autentyczność zdjęć no, wzrosła, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. W tym miejscu serdecznie pozdrawiamy Franciszka Pieczkę, Włodzimierza Presa i Janusza Gajosa. Tak jest. Którzy nadal żyją i mam nadzieję, że będą żyli jeszcze przez długie lata. I dlatego też staramy się tą historię przybliżać, chociażby wieży znajdują się tutaj kopie odznaczeń dowódcy pierwszego. Rzeczywiście, zdjęcie. Ale to jest oryginalne, to co w filmie było wykorzystane. Nie, to są kopie, natomiast staramy się, żeby tą historię jakoś tam przybliżyć jak najbardziej autentycznie. Stąd też harmonia, która się znajduje. No, pewnie kiedyś trafi w nasze ręce patefon. Tak, to nie jest tylko dymdyzma, tylko Olivier Janos. Tak jest. Także między innymi dlatego też wspieramy się to pewnymi multimediami, pokazujemy. I zwróćcie uwagę w środku na, właśnie nie wiem, czy to jest akordeon, czy harmonia. Proszę mnie nie pytać, niech to będzie akordeon. W każdym razie Tomek Czereśniak uwielbiał na tym grać. Tak jest. Zawsze robił wszystko, żeby uratować swój największy skarb. Tak jest. Ów instrument. Zawsze Janek był na niego wściekły, że mu zajmuje miejsce w czołgu. No bo tu też widać, bo trochę tej amunicji trzeba byłoby jeszcze dołożyć, tych pięciu czołgistów, ile tak autentycznie miejsca w tym czołgu jest, a nie ma w nim wiele, ale do dnia dzisiejszego czołgiści potrafią w wozach przewozić wiele rzeczy, co też w serialu jest pokazane, że czasem trzeba zrobić porządek i powynosić. Znowu ta pamiętna scena, kiedy przed walką
poduszka zostaje wyrzucona, na której leżał szarik, no też mu się to wybitnie nie podoba. Natomiast już poważnie mówiąc, chodzi o to, że każda szmata, każda niepotrzebna rzecz jest w wodzie pożywką dla ognia, a to jest niebezpieczne. To jest scena z ostatnich chyba trzech odcinków, gdy rosyjski aktor Aleksander Bielawski grał kapitana Pawłowa. Tak, tak. Zastrzelonego potem przez rosyjskiego gówniarza. W Kłodzku. W Kłodzku, te sceny były nagrywane w Kłodzku, jest to też tak troszeczkę inaczej. O, właśnie to zdjęcie, które przed chwilą oglądaliśmy, jest pokazane. I taki gest bardzo ciekawy. Oczywiście Pancerni, podobnie jak Klos, może być oglądany wyłącznie w oderwaniu od propagandowych ich celów. Tylko z sentymentu dla świetnej gry aktorów, bo przecież każdy rozsądny człowiek wie, że nie było tak naprawdę. No nie mógł jeden czołg wygrać wojnę. Albo sobie indywidualne akcje prowadzą. Tak jest, tak jest. Po ojcowsku zawsze im wszystko. Tak. I kiełbasą często. Natomiast. Psa zamiast medal. Natomiast myślę, że Janusz Przymanowski mimo cenzury przemycił wiele takich smaków. Ja jestem ogromnym fanem tego serialu. Na przykład wywiezienie samego Janka na Sybir. Tak jest. Nie wiem, czy przypominacie sobie scenę z pierwszego odcinka Załoga, gdzie w pewnym momencie jako wkupne Janek podaje kordzik, a na tym kordziku napisane jest Honor i Ojczyzna i 1863, tak? To jest to nawiązanie do okresu zsyłek i tak dalej. Mi się taka jedna scena przypomniała, jak Józef Nalberczak, słynny Jołki Połki, mówi, że wojna zaczęła się w 1941, a Janek mówił, gdzie w 1941? Tak jest, na Westerplatte, trudno wymówić, tak? Ale to też jest wcześniej, właśnie kiedy bili się z Włodzimierzem Presem, z Grigorim Saakaszwilim, te gruzińskie aspekty. Natomiast ja jeszcze też jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tego odcinka, gdzie ten patrol bojowy wchodzi do akcji pod Ricen, jak ten oficer, porucznik jest z dowódcą brygady i pada pytanie, czy się sprawdzą, tak? A wtedy dowódca brygady odpowiada Sienkiewiczem, lepszych zagończyków całej Rzeczypospolitej nie znajdziesz. Mamy tą historię. Dowódca brygady grał Tadeusz Kalinowski. Tak jest, mamy tą historię i tu też jest z dubbingiem ciekawa rzecz, no bo on przecież podczas zdjęć umarł. Tak, jego głos podkładał inny aktor. Tak jest. Natomiast to, że ta historia jest trudna do opowiedzenia i oczywiście trzeba ten serial traktować jako serial przygodowy, ale z pewnymi aspektami, to także właśnie pokazuje ta wystawa, którą tutaj mamy, dotycząca, tak ją nazwaliśmy, żołnierskich polskich dróg, jednego z oficerów. Tu opowiadamy o Józefie Lisie. W gablocie jest jego mundur z takim dość ciekawym eksponatem. To jest przedwojenna oficerska walizka, gdzie oficer miał swoje rzeczy osobiste. Pułkownik Lis przeszedł tą drogę właśnie tych, którzy rodzili się na przełomie XIX i XX wieku, więc początkowo trafił do Legionów, później takie losy się potoczyły, że był w CK Armii. Następnie był oficerem Wojska Polskiego, walczył we wrześniu 1939 roku. No i tu zaczyna się właśnie ta historia jako jeńca sowieckiego. Ale jego losy też tak się potoczyły, że ociera się o Katyń, mówiąc tak obrazowo. Natomiast jest on w grupie tych oficerów, których NKWD uważa, że może jakby wykorzystać, mając pewien plan. Myślę, że oni w tym momencie jeszcze w 40 roku nie myśleli o tworzeniu armii polskiej. Natomiast gdzieś tam jakaś gra toczyła się, ale on w tej grze w pewnym momencie nie uczestniczy. Trafia z powrotem na Łubiankę i trafia do Andersa. I walczy w drugim korpusie, stąd też to otoczenie. Pierwszą dywizję już powiedzmy, że jesteśmy w stanie naszym zwiedzającym pokazać, natomiast w tym miejscu będziemy chcieli się skupić nad historią jednostek pancernych drugiego korpusu. I dlatego też tutaj znalazła się ta wystawa, bo ona też pokazuje, że te losy, te polskie drogi
są bardzo zagmatwane i ta historia nie jest czarno-biała. I myślę, że to jest też w pewien sposób nawiązanie do naszej rozmowy o czterech pancernych. Tutaj jest te naszywki z napisem Poland, to mi przypomina taki serial Kuchnia Polska. Tak. Marek Kondrat przyjechał w 1946. Z Londynu, jeszcze sobie przywiózł angielską żonę. Tak, i wszedł do restauracji tak w Poland i tak, jakiś czerwony generał kazał mu to Tak, oderwać. Że my jesteśmy w Polsce, tak. No to są właśnie takie różne rzeczy, które dają pewien obraz. Myśmy przeszli w tej drodze ogromne zmiany, natomiast to wszystko nie jest czarno-białe, ta historia jest bardzo zagmatwana. Także ten pawilon generalnie kończy się opowieścią o drugim korpusie i jest wprowadzeniem do frontu wschodniego. Bo trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ten wóz należał do tej pierwotnej kolekcji, która powstawała od połowy lat 60. właśnie na poznańskim Golęcinie. Jeszcze pamiętam, że tam nikt nie myślał o muzeum, bo był to obiekt sensu stricte szkoleniowy, w którym porządkowo było 12 wozów, czołgów i dział pancernych. On właśnie miał pokazywać tą technikę wycofywaną już z Armii Polskiej, kiedy wchodziły czołgi T-55, kiedy powstawały nowe sale wykładowe właśnie na bazie czołgu T-55. Natomiast ówczesny komendant, jeszcze paru oficerów, które tą koncepcję wspierało, i nie tylko z Poznania, ale także wyższych przełożonych, doszło do wniosku, że warto wprowadzić do tego pawilonu wozy ukompletowane, praktycznie jezdne, i nikt wtedy w tym 65 roku nie zdawał sobie sprawy, że powstanie kolekcja polskiej broni pancernej używanej na froncie wschodnim, która da początek rozwojowi w latach 90. i 2000. kolekcji, która dzisiaj ma blisko 60 czołgów różnego typu i stanie się w 2015 roku, czy da możliwość do utworzenia jednolitego Muzeum Broni Pancernej. Tak jak mówiłem na samym początku, jedna z największych kolekcji w Europie. Tak. Jeśli nie na świecie. Natomiast na pewno w Polsce staramy się właśnie cały czas tą historię polskiej broni pancernej opowiadać. Nasza polityka gromadzenia ma na celu uzupełnienie, jeżeli nie w oryginały, to w kopie tych wozów, których nam brakuje. Dlatego między innymi ten styropianowy model Renówki, bo to też daje pewien obraz tego początku i tego, od czego wszystko się zaczęło. A to jest już w tej chwili 103 lata. Kolejnym eksponatem, który niedawno wzbogacił naszą kolekcję, jest niszczyciel czołgów M36 Jackson. Jest to linia rozwojowa w stosunku do wozów M10, Rosomak, czyli Wolverine. Tamten stojący... Tak, wcześniej. Dlatego też uważaliśmy, że powinien on się znaleźć w naszych zbiorach. Wóz ten wszedł na uzbrojenie Armii Amerykańskiej jesienią 1944 roku. Jak się okazało, odegrał ogromną rolę w walkach, w bitwie o Ardeny. Czyli on miał być odpowiedzią na pantery? Tak, on miał. I tygrysy tak, królewskie. Ta potężniejsze działo powodowało, że ten niszczyciel czołgów świetnie dawał sobie radę właśnie z tymi największymi wozami niemieckimi. Historia tego wozu jest też bardzo ciekawa, bo musimy pamiętać, że część sprzętu amerykańskiego po II wojnie światowej pozostała w Europie. Między innymi te wozy zostały przekazane państwu jugosłowiańskiemu. Józef Broz Tito prowadził taką troszeczkę inną politykę. Uważał, że odrobina niezależności tak od jest, Sowietów nie tak zaszkodzi. Tak jest, nie zaszkodzi. No, między innymi właśnie przejął amerykańskie wozy. No i te niszczyciele, proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowały w Jugosławii praktycznie do lat 90. Jeszcze w czasie konfliktu, po rozpadzie państwa, wszystkie praktycznie armie je wykorzystywały. Natomiast oczywiście sam czołg generalnie nie starzeje się, jeżeli chodzi o jego strukturę, natomiast zużywa się.
I Jugosłowianie tutaj wpadli na taki pomysł, że oryginalne silniki z tego podwozia szermanowskiego zostały zastąpione silnikami czołgu T-55. No i to dało nam także możliwość, kiedy ten wóz trafił do nas, no bardzo szybkiego doprowadzenia go do stanu jezdnego. A on też był dieslem w oryginale? Nie, on był na silniku szermanowskim benzynowym wcześniej. Czyli tak jak Niemcy też mieli benzynowy. Tak jest. Natomiast oczywiście T-55 jest to już silnik diesla. Natomiast wracając jeszcze do historii tego wozu, bo ona jest bardzo ciekawa, tak jak powiedziałem, pochodzi ze zbiorów jugosłowiańskich, a obecnie był w Muzeum Armii Słoweńskiej w Piwce i tam doszło do pewnej zamiany obiektów. Muzeum w Piwce pozyskało śmigłowiec Mi-8 od nas. Natomiast oni w zamian przekazali nam ten wóz i tak jak wspomniałem, udało się go doprowadzić do stanu jezdnego, natomiast my go bardziej pokazujemy jako właśnie linię rozwojową dotyczącą niszczycieli na podwoziu czołgu amerykańskiego Sherman, bo mamy pewien niedosyt, cały czas czynimy starania, uzupełniając kolekcję, szczególnie owozy, na których walczyli nasi żołnierze w czasie II wojny światowej. To był używany przez pierwszą Shermana. Dywizję? Nie. Dlatego, tak jak widzicie, nie jest on w żadnych malowaniach. Zastanawiamy się jeszcze nad tym, tak jak niszczyciel M10 jest właśnie związany w malowaniach z pierwszą dywizją, ma nazwę własną, tak ten wóz wygląda w ten sposób. Czyli musimy jeszcze zdobyć czołg Sherman. Tak, nie niszczyciel czołgów. Tak. Mamy pewne dziury w kolekcji, bo całą ideą naszego muzeum i misją naszego muzeum jest opowiedzenie historii polskiej broni pancernej od samego początku, więc rzeczywiście te parę wozów z okresu międzywojennego, a z okresu II wojny światowej zdecydowanie brakuje nam Shermana. Natomiast cały czas polityka oddziału jest taka, że staramy się te wozy pozyskiwać, aczkolwiek ten proces oczywiście nie jest łatwy i wymaga wielu wysiłków, a przede wszystkim czasu. No, każde muzeum chciałoby mieć oryginał u siebie, prawda? Więc... Tak. Natomiast z niektórymi rzeczami jest ten problem, że one nie istnieją. Tak na przykład jak z samochodem wzoru 34 i można mieć tylko kopię. I kopia dobrze wykonana, jak najbliższa oryginałowi, też daje tą możliwość, że zwiedzający mogą zobaczyć wóz praktycznie w skali 1:1, niczym się nie różniąc. Tak jak Muzeum Wojska Polskiego jest samochód pancerny Kubuś, tak. W sensie replika. Tak jest. No i to kopie dają jeszcze jedną możliwość. Można je dotykać. Znaczy u nas można praktycznie wszystkiego dotykać, natomiast... Sekundę. No to w związku z tym, że mamy tutaj po sąsiedzku jednostkę gaśniczo-ratunkową, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni. Pożarna to może. Tak jest, z którą też współpracujemy. Ale wracając do istoty, muzea techniki mają tą specyfikę, że czasem chcemy pokazywać te obiekty w ruchu, bo to jest ich naturalny stan. Natomiast pokazanie kopii w ruchu nie nastręcza tego typu dylematów nam, muzealnikom, natomiast efekt generalnie jest ten sam, tak? Bo można zobaczyć pojazd w ruchu. Tak jakbyśmy się cofnęli do 44 na przykład. Tak jest, a jeszcze do tego, kiedy jesteśmy wsparci grupami rekonstrukcji historycznych, które są w mundurach z tego okresu, czy kopiami mundurów z tego okresu. To wszystko tworzy pewien klimat i dzisiaj taki przekaz historii chyba jest o wiele ciekawszy. Chłopaki bardzo się cieszą i dziewczyny, że mogą wystąpić w różnego rodzaju filmach czy serialach. Na przykład u Wołoszańskiego w tajemnicy twierdzy szyfrów. Wiem, na przykład, dużo grup rekonstrukcyjnych. Tak. A proszę powiedzieć, ile osób tak średnio rocznie odwiedza muzeum? W normalnych warunkach oczywiście. My mamy z tą statystyką troszeczkę kłopot, ponieważ rozpoczęliśmy działanie z początkiem października 2019 roku, a już w marcu 2020 rozpoczęła się pandemia.
Także te roczne statystyki są przekłamane. Ja wolałbym powiedzieć, że do tej pory zwiedziło muzeum blisko 80 tysięcy i myślę, że w tym roku będzie to liczba, dobijemy do liczby 100 tysięcy zwiedzających, mając świadomość, że przez ten okres 3 lat, 1,5 roku byliśmy zamknięci. Tak, wiem coś o tym. Ludzie przychodzą między wtorkiem a sobotą, bo tak jesteśmy otwarci. Ta sobota rzeczywiście cieszy się ogromną popularnością. W tej chwili mamy już od kilku tygodni w granicach 500 zwiedzających w soboty. No i też cieszą się ogromną popularnością wtorki, które w naszym muzeum są bezpłatne. Też ta liczba jest porównywalna. Natomiast w tygodniu jest to między 150 a 200 osób. I to są te liczby, które dla zwiedzających powodują, że komfort obejrzenia wystawy no jest odpowiedni. Że nie muszą się przepychać jak tak, w Lubrze, że nie muszą się, w Watykanie. Tak jest, albo czekać kilka godzin, aczkolwiek mamy takie dni, bo czy to jest 15 sierpnia, czy 11 listopada, czy 3 maja, gdzie tych ludzi jest więcej. W zeszłym roku 15 sierpnia odwiedziło nas ponad 4 tysiące osób. Natomiast to wiąże się z tym, że są też różne imprezy towarzyszące. A teraz 15 sierpnia będzie w poniedziałek, będziecie otwarci. Tak, będziemy otwarci, zapraszamy, ponieważ bardzo dużo atrakcji dla naszych zwiedzających pewnie ten materiał przygotowaliśmy. Wyemitujemy po 15 sierpnia, ale może uda nam się wcześniej, jeszcze zobaczycie, jeszcze zdążycie zobaczyć to zaproszenie, zanim 15 sierpnia świetnie, nastąpi. Świetnie.